teraz pani Agnieszka Głupowska, doradczyni, jak animatorka RELS, powie o tym, jak można wesprzeć rozwój szkolenia środkami z programu pracy z edukacji. Jednocześnie przepraszając za nieobecność pani z młodzieży, która bardzo przepraszam, ale nie mogła dzisiaj dotrzeć na spotkanie. Dobrze, bo mielibyśmy okazję zobaczyć, jak to tak poszali przez szkołę. Przedstawię informacje dotyczące możliwości uzyskania środków na wsparcie edukacji przedszkolnej w województwie wielkopolskim. Zarówno na wsparcie placówek przedszkolnych, jak i na wsparcie istniejących placówek. I tak, 2013 rok jest ostatnim rokiem naboru wniosków w ramach tej perspektywy funduszy unijnych. Także ostatnia szansa, żeby pozyskać środki, potem będzie jeszcze warto na realizację. I będzie taka króciutka przerwa jeszcze na jakby kwestie organizacyjne, zanim rozpocznie się nowy rzut tych pieniążków z nowego rozdania. I tak, może jeszcze tytułem wstępu powiem dwa słowa o procedurze pozyskiwania tych środków. Wtedy łatwiej będzie mi omówić szczegóły konkursu. Instytucją, która ogłasza konkursy w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim, jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu prowadzi pod stronę dotyczącą Obywatelskiego Funduszu Społecznego, na której znajdują się informacje o aktualnych dokumentach, o ogłoszonych konkursach, o wytycznych, o zmianach w dokumentach, o realizowanych inicjatywach, takich jak nasze seminarium, jak szkolenia organizowane przez WUK. Jest również informacja o takich miejscach jak nasz Regionalny Ośrodek EFS, czyli takich podmiotach, które pomagają pozyskiwać te środki, potem rozliczać projekty. Także wszystkie informacje dotyczące EFS-u w Wielkopolsce na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, na podstronie dotyczącej EFS-u. I tak, w momencie, kiedy planujemy pozyskiwać środki, zaglądamy na stronę WUK-u i chcąc uzyskać informacje o tym, na co możemy pozyskać środki, musimy odnieść się do takiego dokumentu jak wyciąg z planu działania. Jest to dokument, który określa, co w danym województwie, w danym roku można za te pieniążki unijne zrobić, jakie są kryteria naboru, kiedy konkurs zostanie ogłoszony, jakie pieniążki zostały przeznaczone w danym roku na dany konkurs. I tak, program Wzmocnienia Kapitału Ludzki jest przeznaczony na wsparcie potencjału naszego społeczeństwa w zakresie oświaty, w zakresie pomocy osobom bezrobotnym, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, osobom niepełnosprawnym, jak również na wsparcie przedsiębiorstw, administracji, służby zdrowia i tak dalej. I program Wzmocnienia Kapitału Ludzki dzieli się na takie duże działy tematyczne, które dotyczą tych kwestii. Pierwszych pięć tych działów tematycznych jest realizowane centralnie, co oznacza, że te konkursy są ogłaszane na większą skalę. Zajmują się tym instytucje znajdujące się najczęściej w Warszawie. Natomiast cztery pozostałe działy tematyczne, tak zwane priorytety, 6, 7, 8, 9, są właśnie te konkursy ogłaszane w naszym województwie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. I tak, priorytet 6 to jest priorytet przeznaczony na wsparcie osób bezrobotnych, priorytet 7 na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 8 na wsparcie przedsiębiorstw i 9 na wsparcie oświaty. Właśnie w tym 9 będzie wsparcie dla naszych przedszkoli i priorytety dzielą się jeszcze na działania i poddziałania, czyli takie mniejsze działki tematyczne. I tak w priorytecie 9 mamy działanie 9.1, które jest przeznaczone na kształcenie ogólne i poddziałanie 9.1.1, które jest przeznaczone na wsparcie edukacji przedszkolnej. Na tym 9.1.1 się dzisiaj skupimy. I tak, w województwie wielkopolskim w tym roku będzie ogłoszone 5 konkursów, w tym właśnie to nasze 9.1.1 dotyczące przedszkola. W momencie, kiedy przystępujemy do przygotowywania projektu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza konkurs. Wydaje również w tym momencie taki dokument, który nazywa się dokumentacją konkursową i tam są już uszczegółowione kryteria. Mamy dwa rodzaje kryteriów. Kryteria dostępu, kryteria strategiczne. Kryteria dostępu są to kryteria, które obowiązkowo musimy spełnić, wnioskując o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Natomiast kryteria strategiczne są to takie kryteria, za które możemy dostać dodatkową ilość punktów. Ponieważ taki wniosek dobrze napisany może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Natomiast za te kryteria strategiczne możemy dostać 5, 10, 15, nawet 30 punktów. Więc ktoś, kto
troszeczkę słabiej, ale spełni te kryteria, może być na liście rankingowej troszeczkę wyżej niż projektodawca, który napisał bardzo dobrze wniosek, ale nie spełnił żadnego z kryteriów strategicznych. Także one są nieobowiązkowe, ale warto zobaczyć, czy jesteśmy w stanie je spełnić. I tak, w momencie, kiedy składamy wniosek, są dwa rodzaje oceny. Mam ocenę formalną, czyli sprawdzenie poprawności wypełnienia wniosku, czy wniosek wszystkie strony, wypełnione wszystkie pola, czy są wszystkie podpisy. I ocena merytoryczna, czyli taka wartość może być liczona wniosku, jego spójność, logika, zasadność i adekwatność wydatków. To są takie najważniejsze ogólne kwestie. I teraz już przejdę do tego działania 9.7. Tak, działanie 9.7, wyrównywanie szans edukacyjnych i wykonanie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty. I nasze poddziałanie 9.7.1 dotyczące przedszkoli. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Tak, planowana alokacja, czy środki, które zaplanowano do rozdystrybuowania w ramach tego konkursu, to jest niemal 19 milionów złotych. Planowany termin ogłoszenia konkursu pierwszy kwartał. Konkurs został już ogłoszony. I typ konkursu, konkurs zamknięty, co oznacza, że w momencie ogłoszenia konkursu podano również datę zakończenia konkursu. To jest cenna w międzyczasie informacja, tak? Proszę Państwa, że Państwo śledzą stronę WUP-u i widzą, że konkurs zamknięty, typ konkursu zamknięty, proszę nie obawiać się, to znaczy on nadal może być konkurs otwarty. Ja powiem, czym się różni konkurs otwarty od konkursu zamkniętego. W przypadku, gdy mamy konkurs otwarty, oznacza to, że w momencie ogłoszenia konkursu mamy podaną datę rozpoczęcia naboru i planowaną alokację. I teraz WUP tak długo zbiera wnioski, aż suma wnioskowanych kwot na tych wnioskach dobije do tej planowanej alokacji, w tym momencie WUP ogłasza, że w ciągu tygodnia zamyka konkurs. Więc jeśli na przykład w drugim dniu składania wniosków okazałoby się, że spełniły wnioski na tak duże pieniążki, to okazuje się, że mamy tylko tydzień, żeby złożyć nasz wniosek. Natomiast w momencie, kiedy mamy konkurs zamknięty, to oznacza to, że w momencie ogłoszenia konkursu mamy podaną datę rozpoczęcia i zakończenia naboru, co oznacza, że jeśli tam mamy 4 czy 6 tygodni, to faktycznie ten termin nie zostanie skrócony, tylko do końca tego terminu będzie można te wnioski składać. Bez względu na wysokość tych wniosków, tak? Tak, natomiast i tak oceniając wnioski, WUP na końcu tworzy listę rankingową i pieniążki dostają pierwsze wnioski z listy, aż się wyczerpie pula. I tak, typy projektu przewidziane do realizacji w ramach konkursu, czyli to, co możemy sfinansować z środków. Przepraszam, pierwsze z listy według punktacji, a nie według złożenia. Nie, powiedziałam, przepraszam, to jest faktycznie. WUP oceniając wnioski przyznaje punkty, również za te kryteria strategiczne to dodatkowe punkty, może listę rankingową i pierwsze z góry według punktacji ustawiamy finansowanie. I tak, typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu, czyli jeszcze raz, co możemy sfinansować. I tutaj mamy w 30% gmin, gdzie jest najniższy wskaźnik uprzedszkolnienia, możemy sfinansować otwarcie placówki przedszkolnej. Natomiast we wszystkich gminach, niezależnie od wskaźnika uprzedszkolnienia, możemy uzyskać środki na wsparcie istniejących przedszkoli, przy czym celem pozyskania tych środków jest zwiększenie ilości dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej. I tak, ja może przeczytam, które to są gminy, które należą do tego 30%. Dlaczego jest to gmina wiejska Wądrowiec, gmina Gołańcz, Jastrowie, Mieścisko, Wysoka, Szamocin, gmina Szydłową, gmina Łobrzenica, gmina Okonek, gmina Rogoźno, Tarnówka, Wapno, Lipka, Wronki, Damasławek, Ostroru, Białośliwie, gmina Kwilcz, gmina Miasteczko Ukraińskie i gmina Wyrzysk. Także w każdym z powiatów na terenie najmniejszego ośrodka znajdzie się taka gmina, w której można uzyskać środki na wsparcie placówki przedszkolnej, natomiast w każdej innej również na wsparcie istniejących przedszkoli. I tak, może przejdziemy do kryteriów. Kryteria dostępu, czyli te kryteria obowiązkowe do spełnienia, jeśli wnioskujemy. I tak, kryterium dotyczące czasu trwania projektu, planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada najpóźniej na trzeci kwartał 2013 roku, a zakończenie realizacji projektu przypada najpóźniej na 30 czerwca 2015 roku. Czyli niemal 2 lata możemy taki projekt.